Cześć kochani, z tej strony Madzia, witam was w nowym vlogu. Jeżeli dziwnie mnie słychać, mam dziwny głos, to tak, jestem przeziębiona, jestem chora, więc wybaczcie, ale dzisiaj nie o tym. Chciałam powiedzieć, że wróciłam do oglądania Bleacha po bardzo długiej przerwie, która trwała kilka dobrych lat. Postanowiłam wrócić do oglądania Bleacha, bo w końcu po 10 latach doczekaliśmy się kontynuacji. I wiecie co? Parę rzeczy w mojej głowie się zmieniło, jeżeli chodzi o postrzeganie jednej postaci, i zapewne już się domyślacie jakiej. Oczywiście chodzi o Orihime. I ja, kiedy zaczęłam oglądać Bleacha, to było lata temu. Ja też byłam młodszą, inną osobą. Inaczej podchodziłam do Orihime, do jej zachowania i tak dalej, i do postępowania. Orihime znalazła się chyba na podium w moim filmiku o najbardziej irytujących postaciach z anime. I nie powiem, Orihime potrafi wkurzyć, wciąż potrafi być irytująca, ale zmieniłam postrzeganie Orihime. I już mnie tak nie denerwuje. Uważam, że jest niedocenioną postacią i autor chciał stworzyć silną postać, jednocześnie taką bardzo seksowną, bardzo czułą, bardzo taką troskliwą, taką idealną żonę i matkę na przyszłość. I to połączenie wyszło mu z jednej strony dobrze, a z drugiej strony trochę przerysowana jest Orihime. I może to denerwuje wielu fanów Bleacha. Ale co jest w Bleachu najfajniejsze i co jako fan, jako fanka Bleacha i jako osoba, która ogląda i czyta ten tytuł, to co mnie zaskoczyło, znaczy to co mnie nawet nie tyle, że zaskoczyło, ale co zrozumiałam, że tak naprawdę nie denerwuje mnie Orihime, ale denerwuje mnie Ichigo. To jest pierwszy raz, kiedy naprawdę protagonista i główna postać tej serii, wiecie, główny bohater, ja mam go gdzieś tak naprawdę, gdzieś Ichigo, to po prostu okej, okay, jest najważniejszy, okej, okay, bez niego nie byłoby Bleacha, ale totalnie mogło gdzieś, naprawdę. I Bleach jest takim anime i w ogóle takim tytułem, który ma super, po prostu super postacie drugoplanowe, masa innych Shinigami, innych postaci. Jejku, naprawdę, ja oglądam Bleacha, wybaczcie, tak się buksuję, ale jestem chora i ciężko mi się mówi. Ogląda Bleacha tak naprawdę dla innych postaci. Dla innych postaci, a nie dla Ichigo. To jest niesamowite, bo chyba pierwszy raz mi się zdarza, żeby anime, gdzie jest shonen, nie wiem, bijatyka i tak dalej, cała ta akcja, że Ichigo jest okej, okay, ale jakoś kiedy go nie ma na ekranie, to wcale nie jest źle. Wcale się nie nudzę, wręcz przeciwnie, czekam na masę innych walk, które dopiero zostaną zanimowane. Czekam na, no po prostu na, nie chcę tutaj spoilerować, bo wiem, że mogą mnie oglądać osoby, które zabierają się dopiero z Bleacha. Ja odświeżam sobie oglądanie od odcinka 341 chyba, czy tam drugiego, i chcę lecieć po kolei. Najnowszy sezon obejrzę sobie za jakiś czas, no i będziemy czekać na kolejne sezony, bo ten chyba ma mieć 12 odcinków, strasznie mało. No a do końca jeszcze sporo. Tak więc tak, wróciłam do oglądania Bleacha. Jeżeli chcecie, to możecie sobie dyskutować ze mną pod tym filmem o Bleachu albo na moim Discordzie, też zapraszam serdecznie. No i powiem wam, że to są jakieś emocje, bo Bleach był takim pierwszym anime, któremu poświęciłam tak dużo czasu, już nie licząc Sailor Moon i całej reszty. Bleach był anime, jest to anime, które swojego czasu zawładnęło mną totalnie, bo po prostu Bleach i Bleach i Bleach i Bleach. Wszędzie na przypinkach, na plakatach, wszędzie kocham Bleacha, znaczy wciąż kocham ten tytuł, ale troszeczkę poszedł odstawkę. Kręciłam też kiedyś film po tym, jak manga została zakończona, o tym, że niektórzy fani palą tomiki, bo nie byli zadowoleni z tego, jak manga się skończyła. Moim zdaniem to była straszna głupota i wciąż mam takie zdanie, że palenie mangi, za którą i tak się dało pieniądze, to i tak, wiecie, to jest bez znaczenia dla autora.
A to, że komuś się nie spodoba, no niestety, dużo tam była też kontrowersja na temat samego zakończenia i tego, jak to wszystko wyglądało, ale nieważne. Ważne jest to, że znowu jest anime, znowu możemy się cieszyć super animacją, świetną muzyką, bo trochę już tam sobie pospoilerowałam, to znaczy wiecie, jakie są openingi i tak dalej, jakie piosenki i serduszko, serduszko, cudowne. Tak więc wróciłam do Bleacha, zmieniłam zdanie trochę o Orihime, więc jeżeli ktoś ma do mnie pretensje, że nie przepadam za Orihime, no to możecie już mnie przestać nie lubić, bo uwierzcie, przez kilka lat była nawet nie jedna, ale kilka osób, które troszeczkę jakby miały pretensje do mnie za to, że niezbyt przepadam za Orihime, ale już dobrze jest, już ją lubię. Znaczy, nigdy jej nie lubiłam, po prostu strasznie mnie drażniła i przestałam. Po prostu z czasem zmieniło się moje postrzeganie tej postaci i bardziej drażni mnie teraz sam Ichigo. Jeszcze chcę tutaj dodać, że od samego początku byłam przeciwna hejtowi na Orihime i niektórym głosom, bo to był hejt, to nawet nie była krytyka, to był hejt, kiedy antyfani Orihime nazywali ją głupią, grubą krową, co było po prostu chore. Jeżeli ktoś wie, jaki jest autor Kubo Titer i wie, jakie są, jak wygląda większość kobiecych postaci, czyli mają czym oddychać, no to nie będzie zdziwiona, że Orihime ma duży biust. Oczywiście nie wszystkie postaci tam mają duże biusty, ale większość. Większość kobiecych postaci, no, ten biust jest aż nienaturalnie duży, no ale okej. Można się przyczepić do autora, ale nie do postaci, bo Orihime nie jest złą postacią, jest bardzo dobrą osobą, jest kochana, ale przez niektóre zachowania i przez niektóre tam słowa czy gesty może denerwować, ale jestem całkowicie, absolutnie przeciwko jakiemukolwiek hejtowi, a przy na pewno obrażania tej postaci, bo to jest po prostu bez sensu. To wszystko na dzisiaj, kochani. Dziękuję za oglądanie. Przepraszam jeszcze raz za zatkany nos, ale chciałam z Wami się podzielić tą informacją. Piszcie, czy Wy oglądacie, czy czytacie Bleacha i co sądzicie o Orihime. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa!